Zakładka Moje dokumenty to pierwsze, co zobaczymy po zalogowaniu się do pergaminu. Znajdują się w niej wszystkie umowy, które kiedykolwiek w pergaminie podpisaliśmy, bądź które w pergaminie przygotowywaliśmy. Dodatkowo zakładka oferuje nam możliwość akcji masowych. To jest otwórz nowej karcie, pobierz, podpisz dokumenty, przypisz menadżera, odbierz rolę menadżera, archiwizuj oraz usuń. Przy czym usuń tyczy się tylko dokumentów niepodpisanych. Aby wykorzystać akcję masową, należy najpierw zaznaczyć daną opcję, na przykład archiwizuj, a następnie dokumenty, które chcemy zarchiwizować, na przykład te dwa podpisane. Następnie klikamy archiwizuj, tak, i dokumenty zostały przeniesione do archiwum za pomocą akcji masowej. Poza tym w tabeli dokumentów mamy status dokumentów, tytuł dokumentów, rodzaj dokumentów, czyli to z jakiego szablonu się wywodzą, datę ostatniej aktualizacji dokumentów, preferencje do kontrahenta danego dokumentu, członków, których dodaliśmy do danego dokumentu, notatki, które możemy dodać z poziomu zakładki Moje dokumenty oraz akcje pod postacią trzech kropek. Właśnie tutaj możemy podejrzeć dokument, zduplikować dokument bądź dodać do niego notatkę, widoczną potem pod kategorią notatki. Przejdźmy teraz do statusów dokumentów. Te, jak widać, dzielą się na statusy dokumentu oraz statusy użytkownika. Czym to się różni? Statusy dokumentu widoczne są w taki sam sposób dla wszystkich użytkowników i dotyczą właśnie dokumentu. Z kolei statusy użytkownika dotyczą akcji, jakie użytkownik powinien podjąć, aby dany dokument został sfinalizowany. Przejdźmy teraz po kolei po statusie dokumentu. Dokument roboczy oznacza taki, nad którym wciąż toczą się prace. Status zaproszenia wysłane oznacza dokument, do którego zaproszenia zostały już wysłane do Waszych kontrahentów. Status w trakcie akceptacji oznacza dokument, który oczekuje na akceptację przez akceptujących. Status w trakcie podpisu oznacza dokument, który oczekuje na podpisanie. Status odrzucony oznacza dokument, który został odrzucony przez kontrahenta. Status podpisany oznacza dokument, który jest już sfinalizowany. Z kolei statusy użytkownika wyglądają następująco. Status zaproś uczestników oznacza obowiązek zaproszenia kontrahentów do umowy. Status wymagane zmiany oznacza obowiązek dokonania zmian w dokumencie. Status czeka na Twoją akceptację oznacza, że to Twoja kolej na to, aby zaakceptować dokument. Status zaakceptowany oznacza, że dokument jest już zaakceptowany. Status czeka na pozostałych akceptujących oznacza, że pozostałe osoby w kolejce muszą jeszcze zaakceptować dokument. Status czeka na Twój podpis oznacza, że to Twoja kolej na podpisanie dokumentu. Status podpisany oznacza, że dokument został sfinalizowany. Status czeka na pozostałych podpisujących oznacza, że pozostali kontrahenci muszą podpisać dokument.